Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie najnowszą wiadomość systemową, którą dostaliśmy od Lilith. Jest tam naprawdę całe mnóstwo ciekawych rzeczy, o których można sobie przeczytać, można zobaczyć, także zachęcam do posłuchania i oglądnięcia tego filmiku. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienne filmy na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam bardzo do subskrybowania kanału, jeśli chcecie dostawać właśnie nowe informacje o aktualizacjach w grze, o nowościach, które się pojawiają. Tak bardzo zachęcam. Wbijcie też lajka, jeżeli to omówienie Wam się podoba, bo to też bardzo pomaga, jeśli chodzi o funkcjonowanie kanału. A teraz przejdźmy już do wiadomości systemowej, którą dostaliśmy i jest ona naprawdę, jak zobaczcie, jak będę teraz scrollował, to zobaczcie, jak bardzo ona jest długa. Jest tu naprawdę mnóstwo rzeczy i pozwolicie, że nie będę czytał Wam wszystkiego i niektóre rzeczy, które tutaj są, po prostu sobie ominę, bo ten filmik musiałby trwać po prostu godzinę, gdybym chciał omówić wszystkie rzeczy. Dodatkowo niektóre z tych rzeczy już omówiłem w poprzednich filmikach, do których będę zapraszał, albo będą one w filmikach, które się niedługo pojawią. Także myślę na spokojnie, ale o tych najważniejszych rzeczach właśnie w tym filmie będę chciał Wam wspomnieć. Pierwsza rzecz, która myślę elektryzuje najbardziej, to jest nowa cywilizacja Grecja, która pojawi się w grze. Jeśli chodzi o tą nową cywilizację, to na pewno będzie osobny filmik na jej temat. Pojawią się tutaj nowi dowódcy, dowódca epicki i legendarny, tak to, jak to jest zwykle. Mamy informacje, gdzie będą dostępni, mamy informacje, że będzie też nowy relikt w muzeum, czyli wszystko co tak naprawdę powinno się pojawić, kiedy pojawiają się nowi dowódcy, tutaj będzie. Oprócz tego będziemy mieli całe mnóstwo różnego rodzaju wydarzeń, także naprawdę będzie się działo po tej aktualizacji. Będziemy mieli bardzo dużo przeróżnych wydarzeń, gdzie będziemy mogli zdobywać fajne rzeczy, ale o tym też będzie jeszcze osobny filmik, kiedy już będziemy mogli tak namacalnie spojrzeć na te, że tak powiem, wydarzenia. Także tutaj po prostu spodziewajcie się w najbliższym czasie osobnych odcinków, żeby nie przedłużać, ale na pewno jest to bardzo interesująca rzecz i mamy tutaj trochę więcej szczegółów. Wiemy, jacy to są konkretni dowódcy, natomiast nadal nie wiemy o tym, jaka będzie jednostka Grecji, chociaż spodziewamy się, że będzie to piechota. Nie wiemy, jakie będą statystyki, na to wszystko przyjdzie nam jeszcze poczekać. Ok, kolejne rzeczy, które będziemy mieli, to mamy tutaj informację, że trochę będzie zmiana systemu drużyn na KVK, czyli zobaczcie, zostaną one podzielone na S, A, B, C lub D, czyli pojawi nam się jakby nowa kategoria S, może chodzi tutaj o Królestwa Imperium, ale nie do końca jest to powiedziane, więc jest jakby taka super klasa w tych królestwach w Rise of Kingdoms, będą one w ten sposób podzielone i później będą dzielone. Może być to związane z nowym formatem KVK, który jest tutaj zapowiedziany i nazywa się to Burza Manewrów. Tak, przepraszam, to jest na pewno związane z tym, czyli Burza Manewrów, nowy format KVK. Jestem bardzo zadowolony z tego, że pojawia się nowy format, bo naprawdę powiem Wam, że moim zdaniem to, co teraz jest takiego pozytywnego w Rise of Kingdoms, to właśnie nowe formaty KVK, które pojawiają się w porównaniu do przeszłości naprawdę bardzo często i ja to bardzo lubię, bo to rzeczywiście samo to, że jest coś innego, coś mnie tam bardziej motywuje do grania w te kolejne KVK, to, że mogę sobie wybrać, albo zagram taki scenariusz, albo taki, że nie jest to wiecznie to samo. Ja pamiętam, jak kiedyś graliśmy 4 razy Heroic Anthem z rzędu, a naprawdę te inne formaty są fajne i warto w nie grać, bo jest to jednak coś, tak jak mówię, coś innego, coś, co nas bardziej interesuje. Nie jest to takie nudne, tak? Te KVK bywają różne, więc zmiana historii naprawdę jest fajna i to, że będziemy mieli tutaj taką opcje, to jest naprawdę fajna sprawa. Na początek nie wiemy dokładnie, będzie tu jakieś 6 drużyn, tak? Czyli chyba w ogóle lubią ten format, gdzie mamy 6 obozów, tak? Myślę, że to jest dobra liczba obozów, naprawdę. W 6 obozów się całkiem fajnie gra. Także 4 to niekiedy jest trochę za mało, 8 zdecydowanie za dużo, więc teraz wpadli już na ten pomysł, że 6 to jest naprawdę fajna liczba. Zobaczcie, ile będziemy mieli KVK z 6 obozami. Mamy Niezłomni Wojownicy, mamy Orlean i teraz będziemy mieli jeszcze ten nowy format. Także bardzo fajnie.
Będziemy mogli tutaj też korzystać z różnych opcji, ale o tym nowym KVK też będzie nowy odcinek, kiedy rzeczywiście zobaczymy, na czym to będzie polegać, tak? Bo tutaj to jest tak bardzo ogólnie, że będziemy mieli manewry, że będziemy dobierać sobie przeciwników i naszych sojuszników, ale do końca nie wiemy dokładnie, jak to wygląda. Mamy też informacje o tym, że będziemy mieli coś takiego jak kontrmobilizację, co tak naprawdę Counter Rally jest od początku gry niemalże, więc nie jest to nic nowego, natomiast tutaj mamy informację, że od razu będzie atakować, kiedy marsze trafią na punkt zbiórki. Wydaje mi się, że może to być coś takiego, że nie będzie po prostu tego czasu oczekiwania. Czyli to nie będzie tak, że możemy zaatakować, kiedy wróg robi rally, to my już możemy je atakować, ale kiedy marsz, który atakuje na przykład naszą flagę, wychodzi z miasta przeciwnika, możemy włączyć counter-rally i jeżeli dołączy do nas, na przykład potrzebujemy 2 miliony jednostek, jeżeli te 2 miliony jednostek dotrze tam w 15 sekund, to po 15 sekundach nasze counter-rally już uderzy. Więc mogą być takie sytuacje, że counter-rally uderzy zanim jeszcze wróg zdąży uderzyć na naszą flagę. Co by było troszeczkę jednak, wydaje mi się, minusem. Wydaje mi się, że powinno być tak, że najpierw wróg musi uderzyć w tą strukturę i później może te counter-rally iść bardzo szybko. Jeżeli ono będzie atakować jeszcze te rally, które idzie, no to absolutnie jest to bez sensu, tak? Bo to jest naprawdę duży minus dla tego rally. Także tutaj na pewno trzeba będzie uważać i myśleć, jak to wygląda, ale jestem ciekawy, jak to będzie w praktyce, bo to znowu jest jakaś nowa technika. Będziemy mieli też wieże strzelnicze, które będą atakować automatycznie, tak? Miasta należące do sojuszników, tak? Także tutaj jest też opcja, tak? Znaczy nie będą atakować sojuszników, nie należące do sojuszników, tak? Czyli jeżeli wybudujemy flagę, to będą te miasta atakowane. Nie wiem na jakiej zasadzie, bo przecież teraz mamy już coś takiego, że jeżeli na naszym terytorium znajdują się miasta wroga, to one się automatycznie teleportują do czwartej strefy. Także tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chyba nie będzie tak, że ktoś będzie, wiecie, miał zmarłe jednostki przez te wieże, ale znowu jakaś nowa technika, więc myślę, że będzie to ciekawe. Kolejna rzecz, która się tutaj zmieni, to będzie związana z uzbrojeniami. I tutaj odsyłam do mojego poprzedniego filmiku, gdzie mówiłem o transmutacji. Zostawię tutaj link w opisie, żebyście zobaczyli, o co tutaj dokładnie chodzi. Bardzo dokładnie tam to tłumaczę. Jeśli chodzi o transmutację, bo to jest po prostu kolejne wspomnienie o transmutacji i o tym, jak to będzie przebiegało i wszystko zgadza się z tym, co mówiłem na tym moim poprzednim filmiku, także warto sobie tam zobaczyć, a jeśli już widzieliście, to wiecie, o co chodzi. Oprócz tego pojawi nam się opcja takiego jakby przełączenia sobie naszych uzbrojeń, tak jak to mamy z ekwipunkiem, tak? Czyli podejrzewam, że będzie to wyglądało mniej więcej tak samo, jak mamy ekwipunek, czyli mam trzy linie, które mogę, trzy moduły, które mogę wybrać w ekwipunku, mogę sobie je spokojnie przełączać, żeby było po prostu sprawniej, tak? Bo na ten moment, jeśli chodzi o uzbrojenia, nie jest to sprawne, nie jest to, że tak powiem, instynktowne. Są pewne sposoby, na które to można zrobić trochę szybciej, ale nie jest to, że tak powiem, idealnie tak, jakbyśmy sobie tego może życzyli. Ok. Kolejne rzeczy, które będziemy mieli, to mamy jakby przyspieszenie, przepraszam, nie przyspieszenie, mamy zmiany, które związane są z tymi KVK, które już istnieją. Aha, jeszcze o tych uzbrojeniach nie powiedziałem. Jak zdobywać nowe uzbrojenie, czyli będzie więcej uzbrojeń w wydarzeniach, co mnie też bardzo cieszy, bo wydaje mi się, że właśnie te wydarzenia będą ciekawsze, jeżeli pojawią się w nich uzbrojenia, tak? Będziemy mieli większe szanse, żeby zdobyć coś fajnego. No i też myślę, że będzie to większą motywacją, żeby te różne wydarzenia robić ze względu na to, że właśnie będziemy mogli tam zdobyć uzbrojenia, które są naprawdę bardzo teraz przydatne. Oprócz tego mamy zmiany w Golden Kingdom. To nie są takie zmiany, które ja bym chciał najbardziej. Trochę, że tak powiem, będzie nam łatwiej przechodzić przez te poziomy, bo będziemy mieli większą możliwość leczenia, będą jakieś zmiany, jeśli chodzi o błogosławieństwa. Plus jest taki, że będziemy mogli korzystać z czatu w trakcie, więc będziemy mogli, wiecie, robić sobie to wydarzenie i rozmawiać tam z naszymi
kolegami, czy ktokolwiek, czy z sojuszu, czy gdziekolwiek, nie będzie, że tak powiem, tak nudno. Może przejdziemy przez to szybciej, natomiast to, czego mi tutaj najbardziej brakuje, to więcej automatyzacji, tak? Że ja po prostu wybieram marsze i szybciej klikam, nie muszę oglądać tych walk, tylko trochę tak jakbym grał w szachy, tylko pyk, 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 pyk i przechodzę. Tego na razie tutaj nie dodano, no ale może będzie rzeczywiście to Golden Kingdom ciekawsze. Ja bym chciał, żeby było mniej poziomów, może nawet trudniejsze, ale tych poziomów po prostu mniej, żeby tutaj naprawdę była duża zmiana, ale no cóż, miejmy nadzieję, że będą to w ogóle jakieś takie pozytywne zmiany, tak? Kolejna rzecz, którą się dowiedzieliśmy, to usprawnienia w sezonie podbojów i teraz jeśli chodzi o niezłomnych wojowników, którym ja teraz będę, to będzie zmiana w artefaktach, która tak naprawdę powinna już być od początku. Polega to na tym, że wiecie, że artefakty będą też działały na statystyki z muzeum. O co tutaj dokładnie chodzi, tak? Jeżeli przejdziemy sobie do muzeum, to czego ja w ogóle nie wiedziałem do tej pory, jeżeli ktoś miał na przykład Karol Mod, tutaj miał atak piechoty, a Karola, nie wiem, chciałem użyć jako łucznika, to te statystyki, które ma w muzeum, byłyby nieaktywne. No to rzeczywiście słabo. Teraz ponoć cały czas to tak jest, więc nie opłaca się na ten moment używać dowódców, którzy mają plusy z muzeum właśnie związane z jakąś szczególną jednostką i zmieniać ich na dowódców, że tak powiem, innej jednostki. Natomiast będzie to możliwe po aktualizacji. Także myślę, że to jest taka rzecz, która no absolutnie powinna być zrobiona, tak? Więc po prostu jest zrobione to, co powinno być zrobione. Będzie też zmiana, jeśli chodzi o liczbę przełęczy. Co ciekawe, została ona zmniejszona jeszcze i będzie za to powiększony obszar królewskiej ziemi. Ja bym tutaj bardziej niż te przełęcze i tą królewską ziemię to zmienił po prostu te strefy, które są olbrzymie, tak jak u nas ta lucerna, w której będziemy walczyć, jest po prostu o wiele za duża i to powinno się zmienić, a nie tam Kingsland czy tam przełęcze, bo to akurat nie zauważyłem, żeby to był jakikolwiek problem. Kolejna rzecz, którą mamy, to optymalizacja zgromadzenia sojuszu, czyli na zgromadzeniu sojuszu będzie troszeczkę inaczej. Na czym to będzie polegało? Do tej pory, jeżeli ja wezmę jakieś wyzwanie, tak, i przyjmę je i go nie zrobię, to wtedy tracę jakby tą szansę, czyli mam 10 albo 11 szans. Jeśli tych szans nie wykorzystam, to niestety koniec. Mogę Wam pokazać na rankingach, że u nas są takie osoby, tutaj akurat wszyscy na początkowych miejscach sobie dobrze radzą, natomiast na pewno będą takie, zobaczcie, tutaj Destiny, tak, ma 8 zrobionych na 10, czyli jakiś na pewno przegrał i tego już nie będzie. Czyli nawet jeżeli tego jakiegoś, że tak powiem, wyzwania nie zrobi, to będzie mógł nadal zrobić 10. To się zmieni. Myślę, że to będzie plus, bo to zawsze będzie więcej punktów, a te punkty i te poziomy, które tutaj trzeba zdobywać, naprawdę są niesamowicie ciężkie i tutaj powinni to zmienić, bo zobaczcie, my jesteśmy teraz na trzecim miejscu, wysoko, blisko nawet tego miejsca drugiego, natomiast nawet to miejsce drugie czy pierwsze na razie nie zrobiło tych wszystkich nagród i nie wiadomo, czy w ogóle komukolwiek uda się dojść do tego poziomu 12, mimo że ktoś jest na pierwszym miejscu, więc to mi się wydaje trochę jednak absurdalne, że nawet te najlepsze królestwa, a powiem Wam, że tutaj zobaczcie, 10 królestw będzie w stanie przejść do jeszcze wyższej ligi, gdzie będą jeszcze wyższe nagrody. Oni absolutnie, zobaczcie, jak oni mają teraz 84 tysiące, na przykład to 10 miejsce, to oni absolutnie nie są w stanie wykonać tutaj wszystkich tych poziomów, które dają nowe nagrody, więc ta nowa liga tak naprawdę niewiele im tutaj będzie dawała. Fajnie by było, żeby te nagrody, jeżeli rzeczywiście się wyróżniamy, jeżeli to ten nasz sojusz sobie fajnie radzi, to żeby one rzeczywiście były dostępne i żebyśmy to mogli zrobić. Okej, dobra, teraz za każdym razem, jak chcę Wam coś pokazać, muszę dużo wracać do tych rzeczy, które mamy tutaj, ale myślę, że się tym połapię. Także bardzo szczegółowo jest to wszystko opisane. Będziemy mieli też w tym zgromadzeniu sojuszu jakieś nowe zadania, które będą dostępne tylko w wyższych ligach, czyli w słabszych ligach będą słabsze zadania, w wyższych będą lepsze. Coś w tym stylu się pojawi. Podejrzewam, że coś będzie więcej dla spenderów może, albo będą jakieś zadania, gdzie będzie można zdobywać więcej punktów i dzięki temu, że będziemy zdobywać więcej punktów, będziemy mogli też zdobywać te
te wyższe, że tak powiem, wyższe nagrody. Także to by na pewno było jakiś tam plus, żebyśmy mogli to zrobić. Będzie możliwość poglądania nagród, żebyś w wyższych ligach, czyli jak ktoś nie dostaje, to będzie mógł zobaczyć, co traci. Także tutaj też będzie w miarę ciekawie. Optymalizacja na PC będzie dosyć krótka, będziemy mogli wychodzić klawiszem Escape. W zasadzie nic więcej nie ma. Mamy też inne poprawki, które są naprawdę niektóre bardzo spoko. Tutaj jest tylko napisane o arce, że będziemy lepiej widzieć, jeśli chodzi o umiejętności, które używamy. Natomiast optymalizacja systemu czatu to jest coś, co mnie bardzo interesuje, bo tutaj to jest coś, o czym ludzie mówili już od bardzo, bardzo dawna. Czyli będzie trochę bardziej podobnie jak na Discordzie, tak? U nas na przykład w Sojuszu dużo więcej rozmawiamy często na Discordzie niż na czacie, ze względu na to, że jest dużo bardziej funkcjonalny czat na Discordzie. Tak? Przewijanie, wyszukiwanie i tak dalej jest po prostu 1000 razy lepsze. Natomiast niektóre z tych opcji, które są na Discordzie, będą teraz na czacie. Czyli będę mógł cytować czyjąś wypowiedź i do niej się odnieść, będę mógł edytować moją wiadomość i będę mógł też jakby zniszczyć moją wiadomość, w sensie ją po prostu skasować, tak? Jeżeli coś napisałem głupiego, albo coś mi się pomyliło, albo coś tam, to będę miał możliwość po prostu wycofania tej wiadomości. No i super, to już mogło być od dawna, natomiast boję się, że znowu będzie to bugowało ten czat i on znowu będzie ciężko chodził przez te początki. Mimo że już w tej chwili, jeśli chodzi o czat, to naprawdę jest ciężko z niego korzystać, szczególnie jeżeli prowadzimy walkę, dlatego u nas 1000 razy lepiej jest i myślę, że w każdym królestwie takim trochę bardziej rozwiniętym 1000 razy lepiej po prostu rozmawiać na Discordzie, a tego czatu praktycznie się nie używa w trakcie wojny, jeśli nie trzeba. No ja akurat będę musiał, tak, bo będę prowadził streama, więc nie jestem w stanie się podłączyć pod dwie rozmowy na Discordzie, ale ja zdecydowanie bardziej lubię cały czas tą inną formę rozmowy, ale to, że będziemy mieli trochę sprawniejszy czat w grze, to na pewno będzie duży plus, szczególnie na początku, gdzie tam rozmawiamy z ludźmi dużo więcej. Jeśli chodzi o trzeci punkt, to jest naprawdę super sprawa, która jest tutaj w takim tylko podpunkcie zrobiona, a ja uważam, że jest fantastyczna i czekałem na to od bardzo długiego czasu. Optymalizacja wysuwania oddziałów. Zobaczcie, będziemy mogli, jeżeli kogoś zaatakujemy do tej pory, to było tak, że jak zaatakujemy kogoś w polu, to automatycznie nasze marsze wracają. Co było niesamowicie irytujące często, bo niekiedy nie wiedzieliśmy, szczególnie w takim dużym morderbolu, gdzie jest lag, to często te nasze marsze wycofywały się i były już poza tym morderbolem, mimo że myśmy chcieli dalej być w grze, być w ataku. Teraz będziemy mogli utrzymać pozycję ataku tak, to jak to jest z barbarzyńcami. Czyli o co tutaj chodzi, tak? Jak tutaj mamy, utrzymaj pozycję ataku. Czyli ja zaatakuję tego barbarzyńcę i moje oddziały tutaj po prostu zostaną, a jeżeli odznaczę, to one jak zabiją tego barbarzyńcę, to się wrócą do miasta. I dokładnie taką samą opcję będziemy mogli zaznaczyć teraz, atakując wroga i naprawdę, jeżeli myślę, że już o tym mówiłem kilka razy, także naprawdę czekałem na to długo, że będziemy mieli właśnie taką opcję, jeśli chodzi o właśnie nasze jednostki. Jeszcze jedna bardzo fajna rzecz się stanie, że po budowie flagi będziemy mogli zaznaczyć, żeby nasze oddziały zostały we fladze. Czyli do tej pory jest tak, że jeżeli budujemy flagę, to w momencie, kiedy flaga zostaje wybudowana, wszystkie oddziały, które ją budowały, wracają automatycznie do miasta. I to jest fajne, jeżeli jesteśmy, nie wiem, tutaj sobie budujemy w bezpiecznym miejscu, na przykład w Lost Kingdom, tak, budujemy sobie flagi, bo rozbudowujemy swój sojusz, tam szukamy kryształów i tak dalej, to jest naprawdę spoko. Natomiast kiedy jesteśmy w wojnie, to wiecie, często rywale atakują, szczególnie w ten moment, kiedy wszyscy będą wracać i często można naprawdę stracić wiele jednostek zupełnie bez sensu, bo wiecie, my chcemy zostać, chcemy bronić tej flagi, ale większość ludzi nie zwraca na to uwagi. Później flaga jest w połowie pełna, w połowie pusta, bez sensu. Więc teraz będziemy mieli opcję, żeby sobie zaznaczyć, zostań we fladze, czyli budujemy, zostajemy i nie będzie miał rywal możliwości, jeżeli nie jest w stanie jej, wiecie, spalić w trakcie, kiedy ona się buduje, to tym bardziej nie będzie w stanie jej spalić
Później, kiedy ona będzie już wybudowana, no i super, świetnie. To też było takie, wiecie, atakowanie trochę bez sensu, czyli wiecie, nie jesteśmy w stanie jej zaatakować, ale wyczekamy na taki troszeczkę głupi moment w tej grze i wtedy tą flagę zaatakujemy. Także od aktualizacji będzie to już niemożliwe. Okej, okay, znowu cała masa przewijania, żebyśmy przeszli dalej. I teraz tak, jeżeli będzie jakiś znacznik na oddziale, który mamy zaatakować i my go zaatakujemy, to on będzie migać. To też jestem ciekawy, zobaczymy jak to będzie działało. Na razie wydaje mi się, że nie jest to takie ważne jak to, że możemy zostać oddziałami na polu bitwy, czy właśnie z tymi flagami, to jest dużo lepsze, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Będzie też trochę łatwiej zobaczyć członka sojuszu, jeżeli klikniemy jego miasto, gdzie on jest w danym sojuszu. Tutaj szczerze powiedziawszy nie widzę jakichś takich ogromnych plusów z tego miejsca, co by to miało mi takiego dać, bo i tak mogę sobie profil przecież tego gracza kliknąć w tym momencie bez wchodzenia na stronę jego sojuszu. No ale dobra, jakaś to tam jest aktualizacja. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak to zastosować, to dajcie znać. Ok, staramy się naprawdę szybko przejść przez te wszystkie rzeczy, a i tak zajęło mi to ponad 20 minut. Dajcie znać, co waszym zdaniem jest najlepsze w tej aktualizacji, na co wy najbardziej czekacie. Jeśli o czymś zapomniałem ważnym, przegapiłem, to też napiszcie w komentarzach. Będziemy tam na pewno dywagować sporo na temat tej aktualizacji, bo jest to naprawdę duża rzecz, ciekawa. Ta cała informacja systemowa jest olbrzymia, także będziemy czekać bardzo na to, na tą zmianę, tak, która będzie, zobaczcie, 11 lipca się nam to pojawi wszystko. No zobaczymy na ile, bo niektóre rzeczy zwykle wchodzą stopniowo, nawet jak jest aktualizacja, to jeszcze pójdzie nam poczekać. Cały czas czekamy przecież na Alexa i Tomyrys w muzeum, tak, to też jest takie dosyć śmieszne, także nie spodziewajcie się, że to będzie wszystko pierwszego dnia, ale na pewno będzie ta aktualizacja i stopniowo niektóre rzeczy, podejrzewam, pojawią się od razu, a niektóre rzeczy będą się pojawiać po prostu stopniowo. Ok, z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć!